Czarnym Boże powiat wałbrzyski uczcił 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tradycją przy uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości na terenie powiatu wałbrzyskiego stała się obecność żołnierzy z 10. Brygady Kawalerii Pancernej imienia generała broni Stanisława Maczka ze Świętoszowa. Asysta wojskowa żołnierzy z tej brygady zawsze nadaje wyjątkowego charakteru uroczystościom. Tak też było i tym razem. 10. Batalion Pułku Zmechanizowanego Dragonów zaprezentował swój pojazd bojowy Rosomak. Można było wejść do wnętrza pojazdu, zrobić zdjęcia, wypytać żołnierzy o szczegóły techniczne. Była lekcja strzelania oraz ścieżka saperska dla najmłodszych. Biało-czerwona to właśnie ta flaga, która daje nam wolność. Dopóki ona będzie powiewać, dopóty będziemy wolnym narodem. Na straży tej biało-czerwonej stoją oni. Stoją żołnierze Wojska Polskiego. I ja jestem, proszę Państwa, przekonany, że o armii nie świadczy liczba helikopterów, samolotów i czołgów, tylko duch, serce i miłość do ojczyzny. A tego naszym żołnierzom nie brakuje. I szanowni Państwo, dzisiaj mamy w rękach tą białą, czerwoną. Podnieśmy ją do góry, bo nie mamy się czego wstydzić. Jesteśmy wolnym narodem, narodem, który nie da sobie więcej odebrać wolności. I w tym miejscu trzeba też powiedzieć sobie jasno. Każdy, kto podnosi rękę, głos na biało-czerwoną, jest zdrajcą narodu i jest zdrajcą ojczyzny. Tacy ludzie byli i oni doprowadzali również do tego, że Polska była pod zaborami. Nie dajmy się manipulować i pamiętajcie jedną rzecz. Mundur polski to szacunek do tego munduru. Jak my jako naród stracimy szacunek dla żołnierza, dla munduru, to kto będzie bronił tego, żeby biało-czerwona mogła swobodnie powiewać? Zobaczcie, co dzieje się obok naszych granic. Jak zapędy ludzi doprowadzają do tragedii. To nie jest wojna. To jest ludobójstwo. Bo jak w XXI wieku nazwać to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą? Ale zobaczcie, jak mało trzeba. Wystarczy jeden obłąkany człowiek, któremu za mało było pieniędzy, za mało diamentów i za mało chluby. Chciał przejść do historii jako kolejny car, który podbije Europę. Ja wierzę, że jemu się to nie uda, ale wierzę też, że nasze wojsko jest dzisiaj w stanie stanąć i obronić każdego metra polskiej ziemi. Chwała wam za to, bo to wy jesteście dla mnie wzorem naszej niepodległej. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było wydarzeniem niezwykłym. Po pierwsze dlatego, że odzyskaliśmy ją po aż 123 latach niewoli. Pomimo usilnej germanizacji, rusyfikacji, polski naród był zdeterminowany do tego, aby tą wolność odzyskać. I dzięki tej jedności, o której już tutaj wcześniej wspominali przedmówcy, udało się ją odzyskać. Nasi ojcowie niepodległości, choć wywodzili się z różnych środowisk politycznych, choć nie zawsze się ze sobą zgadzali, to współpracowali i tą wolność wyszarpali, korzystając z dogodnych okoliczności historycznych i korzystając z tego, że cały naród był do tego zmobilizowany i zdeterminowany. Potem udało się tę niepodległość obronić w 1920 roku.
kiedy dzięki tak zwanemu cudowi nad Wisłą udało się powstrzymać bolszewicką nawałę, choć nie był to cud, jak się potocznie mówi, dlatego że to zwycięstwo było efektem niezwykłej determinacji woli, ale i dobrego planowania, dobrego przygotowania. To też była zasługa setek tysięcy polskich patriotów. Udało się tą wolność przez kilkanaście lat budować i pewnie Polska byłaby dziś w zupełnie innym miejscu, gdyby nie obłąkani ludzie w 1939 roku. Kiedy udało się po raz kolejny tą niepodległość naprawdę odzyskać w 1989 roku, to wydawało się nam, naszym ojcom w moim przypadku, że historia się skończyła. Wiele było takich, którzy mówili, że teraz już przed nami wyłącznie lata dobrobytu, spokojnego rozwoju, że nastąpił tak zwany koniec historii. I to, co działo się rok temu na polskiej granicy, bezpośredni atak na polską granicę, powstrzymany przez polskich funkcjonariuszy, wojska, straży granicznej, policji, wielu innych służb, to, co dzieje się teraz za wschodnią granicą na Ukrainie, pokazuje, że wcale wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba o nią na co dzień walczyć, trzeba ją pielęgnować, zarówno poprzez kultywowanie tradycji, kultywowanie postaw patriotycznych, jak i poprzez codzienną, sumienną, obywatelską postawę. I tego Państwu i sobie życzę, abyśmy na co dzień właśnie poprzez taką postawę budowali nasze małe ojczyzny, a co za tym idzie, poprzez mozaikę tych tysięcy małych ojczyzn, również naszą wielką Rzeczpospolitą. Dzisiaj w przestrzeni publicznej, ale też i w przestrzeni takiej naszej prywatnej, w czasie spotkań rodzinnych, w czasie spotkań w różnych uroczystościach naszych gminnych czy państwowych, nawiązała się dyskusja, jak to święto niepodległości ma wyglądać. Czy tak jak to dzisiaj jest w Czarnym Borze, zgodnie z ideałami Józefa Piłsudskiego, czy ma być to marsz, czy koncert, czy może apel, czy uroczystości w szkołach, czy choćby taki konkurs, jak dzisiaj będziemy rozstrzygać pocztówka dla niepodległej. Każda pamięć jest nam dzisiaj potrzebna. Giorgio Santana powiedział, że kto nie pamięta historii, to będzie skazany na przeżycie jej ponownie. Dlatego pamiętajmy, jak potrafimy, o tym, że po 123 latach Polska znalazła się na mapach Europy. A dlaczego? Bo naród polski jest silny. Naród polski szanuje mowę polską. Naród polski jest oddany wartościom. Nawiążę jeszcze do słów Jana Pawła II, który wprawdzie powiedział to do górali, ja sobie troszeczkę to przerobiłem, że gdziekolwiek będziecie na świecie, to nie zapominajcie, że jesteście Polakami. Często na pewno rozmawiacie z rodzinami, członkami rodzin, którzy wyjechali poza granicami kraju są, nawet ci młodzi, dwudziestolatkowie. Pytamy się, czy wrócicie? Tak, wrócimy. Dlaczego? Bo tam się czujemy obco. Bo wiecie, dlaczego Polska nie zginęła? Bo zaborcy nie potrafili wyszarpać naszych serc miłości do ojczyzny. Chwała naszym bohaterom. Niech żyje Polska. Szanowni Państwo, zbliżają się
żołnierze 10. Batalionu Zmechanizowanego Dragonów 10. Brygady Kawalerii Pancernej z Rzeszowa w uroczystej defiladzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Czarnym Boże. Poczet sztan narodowy wnosi sztandar 10. Pani Panowej prowadzi jest porucznik Jakub Lisiecki. Podziękujmy naszym żołnierzom w Rosji.